Cześć, ja nazywam się Pater, a to jest Tomlands The Division pierwsza beta. Jak wiadomo, wczoraj miała premierę beta na Xboxie One, a dziś będzie miała premierę beta na PC-cie i na konsoli PlayStation 4. Jak możemy zauważyć, Microsoft przejął tak jakby ma na nią większe prawa, bo ma dostać konsola Xbox One pierwsze dodatki miesiąc wcześniej niż pozostali gracze na PC-tach i na konsoli PlayStation 4. A teraz posłuchajmy kawałek pierwszego zadania. Come on back! I need you! Gonna be okay. Hell, at this point, you're more okay than me. Shit. That explosion took out the commander. We have a job to do. We're still gonna do it. It's just... Landing in 1 minute. Should be able to see it coming up on my right. JTF-68 to tower, visual Hudson. Yeah. Two division agents on board. That explosion was their right in. Okay, clear to land. JTF-68. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Welcome to Hudson Piers! I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. Visto radios out of the bike tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all made it. I już mamy pierwszą misję, pierwsze zadanie. Na początku, ja wam tego nie pokazałem, na początku jak uruchomimy grę, mamy pokazane cały samouczek, tak jakby instruktażowy film, w którym pokazują jak strzelać, co nacisnąć w danym momencie, kiedy strzelamy, kiedy rzucamy granatem, kiedy się chowamy, bo tutaj można się przylepiać praktycznie do każdej rzeczy w tej grze. Nie ma takiej rzeczy, w której byśmy się nie przykleili. I się przy okazji chowamy. Ten film nie ma na zadaniu pokazać wam gameplayu, tylko opowiedzieć wrażenie moje z otwartej bety przedpremierowej na Xboxie One, bo z tego co wiem, większość graczy w Polsce będzie grała albo na PC-cie, albo na PlayStation 4, a to dopiero dzisiaj. Mamy taką możliwość. Smallpox strain has tested 100%. Dużą część zadania to mamy taką pierwszą część zadania mamy dość łatwą, bo musimy dobiec do danego punktu i w gruncie rzeczy pierwszą misję 70% dobiegniemy do danego punktu. Do wyboru mamy trzy bronie, mamy jakiś kałach, drugą jakąś broń i pistolecik, mamy też granaty. Teraz właśnie za to, że biegliśmy do punktu, wbił nam się level. To jest fenomen tej gry, że biegniemy do punktu i po drodze wbija nam się level.
Give me that! Screw you! My kid needs food! I znowu minęliśmy punkt i wbiło nam się HP dla naszej postaci. Dwóch przeciwników i właśnie strzelam z tej drugiej broń, bo uważam, że jest deczko lepsze. Zaraz zobaczycie. Zaraz będzie można to coś zauważyć. Ile? Dobiegnijmy może do punktu. To byli cywile. Mało się różnili dla mnie osobiście od tamtych. Tylko tyle, że nie mieli kałacha. Hej. Alert! Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire! Small arms fire! Who's have us in their sight? Teraz już wkraczamy w was. To jest moja pierwsza styczność z tym grą. Nie dziwcie się, że będę coś lamił w tej grze. Ale nie o to chodzi, żeby wam pokazać samą rozgrywkę, tylko opowiedzieć o tej grze. Rozgrywka też jest w gruncie walki. Mam pierwszą broń. Na razie ta broń jest fajna, bo nie ma dużego odbić. Teraz spróbuję może z tej drugiej broni. Jak można było zauważyć, to ta broń ma straszny odrzut. Myślę, że wiadomo, to jest pierwsza beta, może mieć wiele bugów, wiele błędów w ogóle, ale myślę, że powinni trochę popracować na tą pierwszą bronią, którą mamy do wyboru, bo jej odrzut jest bardzo straszny. Jeżeli chcemy zabić przeciwnika z daleka, to jest ciężko. Musimy pojedynczo praktycznie naciskać w padzie, żeby zabić. Jak chcemy, tak jak ja często lubię, jak to mówię, wejść na buta i strzelać na pałę. Wtedy to odrzut jest taki, że strzelamy praktycznie w niebo. Ja bym na tym przy finalnej części gry popracował trochę i obniżył trochę ten odrzut w grze tej broni. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. Now, how are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Alert, patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. Fajne jest to, że za każdym razem coś się dzieje, że nie ma takich nudnych, że... No wiadomo, na początku tylko biegniemy trochę i to tyle, bo właśnie zginąłem. Nie ma takiego czegoś, że musimy szukać jakichś przeciwników, chodzić nie wiadomo gdzie, tylko zawsze jest akcja, 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 przynajmniej w tej początkowej części, może później się coś zmieni. To jest dla mnie na duży plus, bo ja lubię właśnie taką akcję, że jest dużo przeciwników. Pokażę wam już całą pierwszą misję, bo na końcu jest taki myk Thomas The Division, że jeżeli chcemy kolejną misję, to nie ma tak jak w innych grach
FPP, że mamy misję, kończymy podsumowanie i następną misję możemy zacząć. Tutaj nie ma przemieszczenia. Tutaj dostajemy, że ukończona misja i na koniec dostajemy, nie dostajemy kolejnego zadania, tylko musimy my sami znaleźć. Spokojnie, ale to w budynku i tam przechadzamy się po nim. Dość fajnie. Tutaj akurat nie ma trybu multiplayer. Co jest fajne w tej becie? Jeszcze dla mnie, że po raz pierwszy Ubisoft i w ogóle firma, która wypuszcza FPP, nie wypuściła trybu multiplayer, tylko zwykły singlowy misje. Bardzo to jest fajne, duży plus dla Ubisoftu. Bo do tej pory każde, na przykład EA, jak wypuszczał na przykład Battlefield Half-Life, czy jakiekolwiek inne gry, czy nawet Star Wars Battlefront, to głównie były misje multiplayer. A nie skupiano się na misjach w singlu, żeby pokazać graczom, jak wygląda gra od singla, nie od multiplayer. To jest duży plus. Jakbyście tylko chcieli i mieli okazję zagrać tą grę, to naprawdę polecam. Nie wiem, jak będzie w dniu premiery. Może coś naprawią, może coś jeszcze zepsują, bo jak wiemy, Ubisoft słynie z tego, może nie akurat te studio, ale ogólnie Ubisoft słynie z tego, że lubi psuć gry. Wiemy ze sprawą pewnej jednej gry, która jest znana, a mianowicie chodzi o... Czekajcie. O Asasyna. Tam gry były normalnie tragiczne. Niektóre. Mamy za sprawą na przykład Unity, gdzie praktycznie została zryta ta gra. Zobaczymy, jak będzie w dniu premiery tej gry. Czy naprawdę będzie tak świetna, jak na razie moje wrażenia z bety. Czy będzie dość słaba i nie warto będzie w nią grać. Goddamn low life. Help me out!
Tutaj jeszcze jest, co jest jeszcze fajne pomysł The Division, że przy wyborze, przy zakładaniu postaci, bo tutaj zakładamy postać i mamy do wyboru, czy chcemy grać kobietą, czy chcemy grać mężczyzną. I to jest dość fajne, bo na przykład facet by chciał grać facetem, a jakby jakaś dziewczyna chciała zagrać, to może grać. To jest dość fajne i grach dość mało spotykane, szczególnie grach FPS. Tutaj taką fajną opcję, jak się przyczepimy do jakiegoś ściany czy coś, żeby tam, czy samochodu, żeby nas nie widziano, to możemy tylko trzeba odpowiednio do następnego budynku na swoim. I wtedy mamy opcję. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. Misja wstępna. I finally got some transportation, so I'm inbound. Let's do this. Mission complete. Super. Pierwsza misja wiadomo. Nie jest jakaś skomplikowana. Jest dość prosta, łatwa i przyjemna. Zobaczymy, czy będą kolejne bety. Jak wy uważacie? Napiszcie w komentarzach, jak wy uważacie, czy będą kolejne bety. Czy napisali, że to jest beta pierwsza, wypuszczą tylko betę pierwszą. I to by było na tyle i wpuszczamy finalną grę. Ładnie, pięknie. Agent, we need our base up and running and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Tutaj właśnie mamy ten dom, co właśnie wspominałem. Tutaj możemy sobie dobrać sobie broń, możemy sobie kupić jakieś ulepszacze, możemy wybrać kolejną misję i możemy sobie wejść w tryb multiplayer też tutaj, tylko na razie jest niedostępny. Medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. I fajne też jest to, że na przykład jak naciskamy, mamy przesuwany komputer i klikniemy coś, że chcemy daną coś, to nasza postać naciska na ten komputer, tak jakby go używała. Security wing needs some love. Fajne, realistyczne. The JTF loved the guy. Mi się akurat podoba. I podsumowując już całość,
uważam, że to mając The Division, na razie beta, potrzebuje jedną poprawkę, jaką jest broń. Bo odrzut jest niemiłosierny. Dla mnie osobiście jest duży. Uważam, że powinni zmniejszyć ten odrzut broni i by była gra na razie super. Chyba, że w kolejnych betach, jeżeli będą, to coś zmienią. Uważam, że warta jest na razie wypróbowania. Zobaczymy, co będzie w kolejnych betach. Jeżeli się nie zmieni, to ja jak najbardziej polecam Tomlands The Division. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, polubiajcie i róbcie, co chcecie. Cześć! Former PMC, I think.